listopadowa aktualizacja konsoli sprawiła, że edytowanie przechwytywanych klipów i obrazów, granie ze znajomymi i po prostu dobra zabawa stały się łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Sprawdźmy więc, jak to wszystko wygląda w praktyce. Dzięki przyciskowi SHARE na kontrolerze Xbox gracze mogą w mgnieniu oka nagrać swoje najwspanialsze momenty rozgrywki i najładniejsze zrzuty ekranu. Ale ponieważ przyszło nam żyć w świecie TikToka, nie wystarczy już tylko nagrać ładny klip z rozgrywki. Musi on być starannie zmontowany i pięknie wykadrowany z efektownymi przejściami, a może nawet kilkoma efektami specjalnymi. Na szczęście Microsoft ClipChamp zapewnia nam wszystkie niezbędne narzędzia do edycji, dzięki którym możemy stać się talmum shootmaker świata Xbox. Dzięki najnowszej aktualizacji jest on teraz wyposażony w nową, przydatną opcję Xbox w panelu importu, która pozwala użytkownikom zalogować się do sieci Xbox i łatwo zaimportować wszystkie przechwycone materiały. A gdy już skończycie z ich edycją, równie łatwo możecie wysłać gotowy materiał do wszystkich swoich znajomych i obserwujących. Umożliwienie graczom znalezienia własnego sposobu gry jest jednym z głównych założeń filozofii Xboxa. Właśnie dlatego mamy super modyfikowalne kontrolery, takie jak kontroler adaptacyjny i Elite Series 2, a aplikacja Akcesoria pozwala całkowicie zmienić ustawienia przycisków dowolnego kontrolera. Bo niby dlaczego jakiś nadęty twórca gier miałby nam mówić do czego służy przycisk A? Teraz zyskamy jeszcze większe możliwości personalizacji dzięki opcji remapowania przycisków z kontrolera Elite Series 2 lub kontrolera adaptacyjnego na klawiaturę, dzięki czemu będzie można je łączyć. Na przykład gracze Sea of Thieves mogą używać klawiatury do szybkiego przeglądania broni, a kontrolera do wszystkiego innego. Wiemy, że społeczności PC i osób z niepełnosprawnościami marzyły o tej funkcji od dłuższego czasu, a teraz stała się ona piękną rzeczywistością. W ramach listopadowej aktualizacji Xbox przeprowadza również mały eksperyment, który da losowej grupie użytkowników możliwość dołączenia do gry znajomych z poziomu ich profilu. To świetny pomysł, który w zasadzie oznacza, że możecie uruchomić konsolę, sprawdzić w co grają wasi znajomi, a następnie od razu wskoczyć do dowolnej gry bez zbędnych ceregieli. Na tym etapie statystyki są nieco przybliżone, ale w ekipie Xboxa przewidujemy nawet 74% redukcję ceregieli. Szczęśliwcy będą mogli również wysyłać zaproszenia z poziomu własnego profilu, więc ogólnie może to być fajny sposób na zacieśnięcie więzi z całą swoją siecią xboxowych znajomych. Będąc wyjątkowo inteligentnym urządzeniem, konsola Xbox zbiera informacje diagnostyczne o takich rzeczach jak używane aplikacje, napotkane błędy i inne, które są następnie udostępniane, by pomóc zoptymalizować Wasze wrażenia z korzystania z konsoli Xbox. Ale to Wasze dane i całkowicie Wasza sprawa. Dlatego Xbox daje Wam możliwość bardzo łatwego wyboru, które dane diagnostyczne będą udostępniane. Wystarczy przejść do aplikacji, ustawienia na konsoli, wejść w zakładkę Konto, Prywatność i Bezpieczeństwo Online, a następnie Gromadzenie danych, by wybrać preferowane opcje. Cały proces stanie się jeszcze łatwiejszy dzięki aktualizacji z tego miesiąca, ponieważ preferencje będą teraz powiązane z kątem, co oznacza, że wystarczy ustawić je tylko raz dla wszystkich urządzeń. Cieszycie się z tych nowych funkcji? A może jest jeszcze coś na co czekacie? Dajcie nam znać w komentarzach. Pa!